Obiecałem powiedzieć więcej na temat historii z pewną kobietą, która przyniosła tuż przed śmiercią Jezusa. Prawdopodobnie to się rozgrywa w czwartek, w tak zwany Wielki Czwartek, lub gdzieś właśnie bardzo, bardzo blisko już śmierci Jezusa. Przyszła, przystąpiła do niego mając alabastrowy słoik bardzo kosztownego olejku. I wylała go na gwo, głowę jego, gdy spoczywał przy stole. To jest Ewangelia Mateusza 26, rozdział, 7 werset. Uczniowie zaczęli się bulwersować. Na cóż taka strata? Przecież można było to drogo sprzedać i rozdać ubogim. Mówiłem parę dni temu o różnej perspektywie człowieka i Boga. No tu mamy kolejny taki ząg. A gdy to zauważył Jezus rzekł im to jest bardzo ważna lekcja. Dla wszystkich ludzi, którzy no, przeżywają taką tak, tak zwaną narrację socjalistyczną i wprowadzają ją do kościołów, mówiąc, że Kościół ma wręcz zająć się ubogimi, a nie zajmować się głoszeniem Słowa Bożego czy głoszeniem Ewangelii, czyli jak człowiek może być wyrwany z drogi do piekła i przeniesiony na wieki do nieba. Bardzo ważna lekcja. Jezus mówi: Czemu wyrządzacie przykrość tej niewieście? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Jezus ocenił, że to, co ona zrobiła, było dobre. Uczniowie nazwali, że to było złe, że to była strata. Albowiem ubogich zawsze mieć pośród siebie będziecie, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Zobaczcie. Jak Kościół, jak Chrześcijanie powinni się strzec, żeby z perspektywy tylko Bogu chwała. Solideo gloria. Tylko przez Chrystusa, tylko przez wiarę w Niego, tylko z łaski jesteśmy zbawieni, żeby przejść na poziom socjalistów, którzy myślą, że ziemskimi uczynkami, charytatywną pomocą, uszczęśliwią, zbawią świat. To kłamstwo.